Więc też to, co jest piękne, to, że Pan Bóg w tym, jak do nas mówi, On nie ignoruje tego, kim my jesteśmy, jakie jest nasze doświadczenie, jakie są nasze umiejętności, jakie są też nasze pasje. Ja nieraz tego doświadczałem, że Bóg mi pokazywał jakąś na przykład scenę z jakiegoś filmu, który oglądałem, albo z jakiejś bajki, albo z jakiegoś komiksu, cokolwiek, nie? I komuś mówiłem to, że słuchaj, kiedy się za ciebie modlę, to mi się przypomina taka historia z takiego filmu. I ta osoba jest dotykana przez to, budowana. Bo wiecie, święty Paweł o proroctwie pisze, że to jest po to, żeby pocieszyć, żeby zachęcić, żeby podnieść, żeby przekonać o Bożej miłości. Czasami też, rzadziej albo inaczej, w taki sposób, że my nie wiemy, jest też po to, żeby kogoś napomnieć. Ale nawet ja, jak byłem napominany przez Boga, przez słowo drugiego człowieka, to nawet ci ludzie nie wiedzieli, że mnie napominają. Oni coś abstrakcyjnego opisywali, co zobaczyli na przykład, a ja wiedziałem, że to jest napomnienie, że Bóg mi mówi, słuchaj, wycofaj się z czegoś, zawróć z tej drogi. Więc takie są funkcje proroctwa, ale to proroctwo to jest takie duże słowo, nie? Ja wolę po prostu mówić, słuchajcie, Bóg do nas mówi. I Bóg chce przez ciebie mówić do innych, po to, żeby ich wyciągać z pewnych może złych rzeczy, albo po prostu dać im doświadczenie spotkania z Jego miłością. Bo ta dziewczyna, która, ta Martyna, co wam mówiłem, nie? Ona przyszła i ona poprosiła o modlitwę, żeby wróciła do Boga. A ja wyciągnąłem telefon, po tym jak już dowiedziałem się, że jest Martyna, że te wszystkie rzeczy się potwierdziły, otworzyłem tą notatkę i pokazałem jej, zobacz, 18:29, czyli półtorej godziny przed tym, jak tutaj przyjechałem, Pan Bóg zaczął mi mówić o tobie. I te wszystkie szczegóły, które dostałem, one są tylko o tobie. One są tylko do ciebie. Jest tu 500 osób, a ja przyjechałem tylko dla ciebie. Bóg mnie posłał tutaj dla ciebie. I On wiedział, że ty przyjdziesz do mnie, że do mnie zagadasz o modlitwę i te wszystkie rzeczy, one się spełniły właśnie w tym momencie. One się potwierdziły w tym momencie. Wiecie co? Ona czuła w tym momencie, że jest widziana przez Boga jako jednostka. I to jest też funkcja proroctwa. To jest też funkcja tego, jak my mówimy komuś to, co Bóg nam pokazuje, to wylewa tą miłość. To jest narzędzie miłości, bo Bóg zna nas po imieniu. Teraz jak byliśmy w Szwajcarii, to też w kilka osób się spotkaliśmy. My mamy taką zabawę w cudzysłowie, modlitewną zabawę. Siadamy w kółku i każdy się modli za jedną osobę. I mówimy, co nam przychodzi, nie? I też na przykład do jednej kobiety ja miałem obraz palenki, plaży i tego, że Bóg jest prawdziwym odpocznieniem i On chce ją wprowadzić to odpocznienie. Wiesz, ona tak na mnie patrzy, później cały dzień z nią spędziłem, więc zrozumiałem, dlaczego tak mi powiedziała. Ja tak patrzy na mnie, mówi, to jest wszystko prawdą, za tydzień lecę na urlop, na który czekam już od paru lat i naprawdę potrzebuję tego, żeby odpocząć w Bogu przede wszystkim, nie? Bo to, jak moje życie galopuje, jakie mam ciężkie teraz życie w pracy, to jest po prostu coś strasznego. I wołam o to do Boga, żeby dał mi odpocznienie, nie? A ja, który nie znam jej, pierwszy raz ją w życiu na oczy widzę, mówię jej, że widzę palenki, ona leci na Sycylię, na plażę, tak, się wylegiwać, ale odpoczywać też i ona potrzebuje odpocznienia w Bogu. Więc Pan Bóg po prostu mówi i On w ten sposób okazuje nam miłość. I to jest naprawdę niesamowite poczucie, kiedy wiesz, kiedy widzisz, że Bóg do ciebie mówi i że może też mówić przez ciebie do innych. I to jest też wyraz miłości. I tutaj, wiecie, możemy sobie tak powiedzieć, że ale ja chodzę do kościoła, ja się modlę i tak dalej i nic nie słyszę. Może tak być. Może nic nie słyszysz. Ale czy kiedykolwiek modliłeś się za kogoś, a nie za siebie? Bo my często mamy takie podejście, że Boże, mów mi na mój temat. Mów mi do mnie cały czas. I stajemy się takimi nastawionymi bardzo egocentrycznie w tej naszej relacji z Bogiem. Że ja mam słyszeć dla siebie. I miałem na początku swojej właśnie historii z Bogiem taki moment, kiedy zachorowałem na jakąś dziwną chorobę. Tam były różne objawy. I chodziłem od lekarza do lekarza i żaden nie mógł mi nic powiedzieć. Wszyscy mówili, że wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze, wszystko jest tak, jak ma być. I ja przychodziłem do modlitwy i mówiłem, Boże, o co chodzi z tą chorobą, nie? A on milczał. A kiedy do mnie ktoś przychodził do modlitwy, to po prostu strzelałem słowami,
wiecie, z serca Boga, jak z kałasznikowa, nie? Jedno za drugim. I ludzie byli budowani, podnoszeni, zmieniało się ich życie i tak dalej. I ja mówię, Boże, dlaczego tak robisz, nie? Dlaczego to się dzieje? I jedyne, co wtedy w modlitwie słyszałem, to dwa słowa. Jak przychodziłem do Niego, pytałem, dlaczego ja choruję, to słyszałem, kocham Cię. Jak przychodziłem i się do Niego prułem, dlaczego do mnie nie mówisz, to On mi mówił, kocham Cię. I wiecie, to już tak wkurzało, że ja tutaj cierpię, a On mi mówi, kocham Cię. I w którymś momencie po prostu z dnia na dzień ten stan zniknął. I ja mam tylko naukę z tego, nie? To nie było przy okazji jakiejś modlitwy czy coś. Po prostu ten stan zniknął i przestałem się tak czuć, przestały się te wszystkie objawy pojawiać. Ale to, czego się nauczyłem, to, że w każdym czasie, czy jestem zdrowy, czy jestem chory, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, że mam służyć innym. I nie wymawiać się tym, że coś mnie boli. Pamiętam taką sytuację, mieszkałem kiedyś z szóstką chrześcijan w takim wielkim domu. Kiedyś byłem bardzo chory, prowadziłem bardzo zły tryb życia. Non-stop praca, służba. Więc miałem jeszcze wtedy na etacie pracowałem i było ciężko to wszystko utrzymać, więc rozwalał się po prostu organizm. Nie, że co chwilę byłem chory. I pamiętam, siedzę w kuchni, jem jogurt i widzę, że chłopaki kogoś przyjmują. I jedząc ten jogurt, tak unoszę łyżeczkę do ust i nagle w sercu słyszę takie zdanie. Jest tutaj ktoś, kto ma chore kolano, chciałbym, żebyś się za niego pomodlił. Ja tak zatrzymałem łyżeczkę, włożyłem ją do ust, tak zjadłem, mówię, aha. I następna, nie? Drugi raz, trzeci raz i nagle znowu słyszę. Jest tutaj ktoś, kto ma chore kolano, chciałbym, żebyś się za niego pomodlił. Ja tak mówię, ty, a ty nie widzisz, że ja chory jestem? No to co, ja chory mam się modlić o uzdrowienie? I dalej będę chory? Co to jest w ogóle? No się sprułem po prostu, nie? No i jak znowu tą łyżeczkę unosiłem do ust, znowu to usłyszałem. Mówi, nie, no po prostu nie wytrzymał, ale dobra. Z takim zawalonym nosem mówię, przepraszam chłopaki, czy ktoś z was tutaj ma problem z lewym kolanem? No i tak na mnie patrzył, mówi, ja mam! No i ja mówię, to chodź się pomodlimy, bo wierzę, że Bóg chce cię uzdrowić. No i pomodliliśmy się. I on mi potem wysyła, wrócił tego dnia na Śląsk i mówi, słuchaj, byłem właśnie na siłowni, biegłem przez 2 godziny, 0 bólu. To było niemożliwe wcześniej. Chwała Panu, mnie uzdrowił, nie? A ja tak czytam tą wiadomość, mówię, no super, dalej mam zawalone zatoki, nie? Więc wiecie, nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, ale prawda jest taka, że nieważne, w jakim jesteś stanie, fizycznym czy też duchowym, nie mówię tu o stanie łaski czy stanie braku łaski, tak? Bo naszym standardem jest to, że żyjemy w stanie łaski. Po prostu chcemy w tym żyć, bo chcemy być blisko Jezusa. Chcemy, żeby nas nic nie oddzielało od Niego. Ale mówię o takich momentach, kiedy masz gorzej w tej relacji, że masz jakąś pustynię, że jest źle i tak dalej. Te momenty też są momentami, gdzie możesz służyć. I pamiętam, jak miałem taką sytuację, kurczę, mam tyle tych historii, że ja nie wiem, ale to wszystko po coś, żeby rozpalić w was to, że Bóg mówi i że chce przez was dzisiaj działać i mówić. Sorry, muszę to powiedzieć. Ale byłem na jednej konferencji. Widzicie, jak wyglądam. Kiedyś w ogóle, jak byłem bardziej przypakowany, to pracowałem trochę na ochronie, tam w klubach i tak dalej. Więc po tym, jak się nawróciłem, często mnie wykorzystywali do takich prac ochroniarskich. Nie? I była taka jedna konferencja. No i miałem być odpowiedzialny za taką służbę porządkową, czyli że jeżeli by była jakaś manifestacja złego ducha, to ja tam wjeżdżam z chłopakami i wynosimy tą osobę, nie? Żeby gdzieś tam na zapleczu to się działo, a nie w centrum, gdzie jest modlitwa, adoracja i tak dalej. Więc tak chodzę na tej konferencji, tak patrzę, a miałem taki czas, że było mi bardzo trudno, nie? Że tak emocjonalnie doświadczałem różnych trudnych rzeczy, we wspólnocie doświadczałem różnych problemów w relacjach, czułem się jakiś taki zdradzony, opuszczony, jakkolwiek. Wspólnota to nie tylko, wiecie, kwiatuszki i tęcze. Też są trudne rzeczy, o tym wam trochę nie powiedziałem, ale teraz mówię. I jak tak szedłem, to tak patrzę, nic się nie dzieje, nie ma nic, jakiś tam, nie ma roboty, tak? Więc podeszła do mnie koleżanka i pyta, czy bym się za nią pomodlił. A to wiecie, było też dawno temu, nie miałem YouTube'a, nikt mnie nie znał na tych chrześcijańskich konferencjach, więc to była taka koleżanka, z którą pracowałem. Ja mówię, no że, no wiesz co, no to tak niechętnie, nie? Bo tak,
wiesz, no ja tak ciężko mam teraz, nie? Tak, wiesz, no tak, no jest, no nie ma lekko, nie? Nie wiem, czy w ogóle... To mnie tylko nakręca. Więc no wiesz, no nie wiem, tak no średnio bym powiedział, nie? I tak, no ale dobra, nie? No pomodlę się, no jak tak prosić, no bo ona tak naciskała na mnie. No dobra, nie? My się pomodliliśmy i ja tam, co otrzymałem do niej, co wierzyłem, że otrzymałem od Boga, no to podzieliłem się tym, nie? I tak podnosimy głowy z tego takiego modlitewnego, wiecie, skupienia, nie? A tam za nami 30 osób w kolejce się ustawiło. I ja tak na to patrzę i mówię, ale ja nie dam rady. Ja nie jestem na to gotowy. Ja jestem rozwalony emocjonalnie, jestem na pustyni, nie ma bata. A ona tak na mnie patrzy i mówi, to co, modlimy się za nich? Ja tak, no dobra, nie? Ale podszedłem do tego z taką naprawdę ogromną rezerwą, bo mówię, Boże, ja nie mam nic do dania. Jestem pusty. Jestem dzbanem. Tak? Nie mam nic. Ale dobra, pomodliliśmy się. No i tak się modlimy za jednego, za drugiego, za trzeciego. I tam zaczęliśmy widzieć w ogóle jakieś niesamowite rzeczy, że ludzie, wiecie, tu padają, tu płaczą, tu są uwalniani. W ogóle szok, nie? Dla mnie to było jedne z takich pierwszych razów, kiedy tak mocno widziałem, jak Pan Bóg działa. I jedna dziewczyna podchodzi i nic nie mówi, tylko mówi, żebyśmy się za nią pomodlili. Więc my kładziemy na nią ręce i zaczynamy się modlić. Ja tak słucham. I nic. Słucham. I nic. Mówię, no Boże, byś coś powiedział chyba, nie? A on nic. Ja mówię, o, poczekaj, to uczyli mnie, że jak się słucha głosu Boga, to warto mu zadać pytanie, bo on na te pytania odpowiada. Tak w myśl, wiecie, tego, że na przykład jak dziecko do mnie przyjdzie i powie, tato, daj 10 zł, to ja zapytam, na co? Ono może dalej mówić, daj 10 zł, ale ja mu nie dam, póki mi nie powie na co. Więc tak trochę może być też z Bogiem, nie? Że zadajesz mu pytanie i on odpowiada. Tylko konkretne pytanie. Więc ja tam mówię, jakie tam pytania oni mówili? A, dobra. Jakie imię dla ciebie ma ta osoba? Takie duchowe imię, nie? Tak zadałem mu to pytanie, kim ona dla ciebie jest? I nagle słyszę takie imię, którego nie znałem wtedy. Debora. Mówię, o, Debora. Nie znam. Co mam z tym zrobić? No, powiedz jej. No dobra. Tylko dlaczego? Po co? Co może takie jedno imię zrobić? Co może dodać? Jak może zbudować? Wiecie, takie pytania miałem w sobie. Nie? On mówi, zaryzykuj. Jest takie słowo, zaryzykuj. Nie, jest słowo tak. Kto nie ryzykuje, ten nie prorokuje. Więc kto nie ryzykuje, ten też nie żyje w wierze. Bo wiara to jest ryzyko. To jest stawianie kroku. Ty nie wiesz, co będzie pod tą nogą. Tak jak w tych bajkach Looney Tunes, znacie? Te stare takie, że ten struś pędziwia, czy tam ten, co go gonił. Kto go gonił? Taki diabeł? Nie, kojot. Diabeł tasmański to był gdzie indziej, ale ten kojot go gonił, no i ten kojot biegnie za nim i wybiegł poza skarpę, ale dopiero przestał biec, jak zauważył, że nie ma nic pod nogami. Jak zauważył, bo jak nie zauważył, to jeszcze bieg, nie? Dla mnie to jest definicja wiary, że ty nie patrzysz na to, co jest pod nogami, tylko idziesz do przodu, nie? I nie wiesz, czy tam coś będzie. Więc w tym momencie ja mówię, no dobrze, Boże, zrobię z siebie idiotę. Powiem jakieś randomowe słowo do typiary i ona sobie pomyśli, że jestem jakiś chory, nie? No ale spróbuję. I tak mówię do niej, wiesz co? Tak słuchałem, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. No i tak nic mi nie przychodziło, więc zapytałem go, kim ty jesteś dla niego? Jakie masz imię? I wtedy, słuchajcie, ona nagle tak. Jest! Wiedziałam, że mam tu przyjść! Ja mówię, aha, no w ogóle co się dzieje? Nie? Ona zaczyna krzyczeć, zaczyna łazić. Ja mówię, ja jeszcze nic nie powiedziałem. O co ci chodzi, babo, nie? No ale dobra, powiedziałem, Debora. I ona wtedy razy 10. Tak! Zaczęła płakać, w ogóle klęczeć, wstawać, skakać, wiecie, biegać wokół nas. Ja tak na to patrzę, mówię, coś nie tak jest, nie? Grubo. Tak żartuję teraz. Ale no trochę tak się czułem, nie? Mówię, bardzo dziwne to jest. Bardzo dziwne. No i co się stało? Pytam ją, dlaczego? Dlaczego tak zareagowała? I ona mówi, jak już się ogarnęła, gilę sprzątnęła, mówi tak.
Słuchaj, jak byłam kilka lat temu na emigracji, to pamiętam, czyściłam kibel i płakałam do tego kibla. Sorry, tak dużo kibla. To nie moja wina, jak coś. Tak życie napisało takie scenariusze. I płakałam i wołałam do Boga: Boże, kim ja dla Ciebie jestem? Że ja jestem w takim miejscu swojego życia. I On wtedy mi powiedział: Deborą. I teraz w tym tygodniu poprzedzającym tą konferencję znowu miałam taki moment zwątpienia i zadałem mu pytanie: czy ty zapomniałeś, jakie imię mi nadałeś? Bo Debora to jest z Księgi Sędziów, taka mocna babka. Jak na tamte czasy bardzo mocna babka. Tak? I przyszłam do ciebie, bo wierzyłam, że przez ciebie Bóg mi to imię powie niezależnie. Więc zobaczcie w ogóle, jaka faza, nie? Kilka lat historii życia tej dziewczyny. I ja, który nie mam pojęcia, co się dzieje, który jestem w miejscu, że nie mam na to siły, że wątpię w swoje siły, że nie wierzę w to, że ja mogę coś dobrego zrobić, bo jestem taki rozwalony. I Pan Bóg mówi to jedno słowo, które buduje, które podnosi tą dziewczynę. Można? Jeszcze jak? To jest dla ciebie. Widzę, że mało Jana Pawła II oglądacie na YouTubie. No ale dobra, nie będę wam mówił. To jest, wiecie, część polskiej kultury. Tak, jak chcecie być Polakami, to musicie Jana Pawła II pooglądać na YouTubie. Na przykład, jak Pan Jezus powiedział. Tak, jak Pan Jezus powiedział. Albo właśnie, można? Jeszcze jak? On tak mówi, jeszcze jak? No ale dobra, nie będę wam tłumaczył, może później na korepetycję z YouTube'a polskiego możecie do niej przyjść. To wam pokażę parę klasyków. I po co to wszystko wam mówiłem? Po to, żebyśmy wyrzucili za drzwi to, że ja nie mogę, nie umiem, nie potrafię, nie da rady i tak dalej. Może wierzysz w to, że Bóg nie mówi. Chcę ci powiedzieć, że to nie jest katolickie wierzyć w takie coś, bo katolicy wierzą w to, że Bóg mówi do dzisiaj, że Bóg przemawia przez ludzi, przez okoliczności, przez różne wewnętrzne natchnienia i tak dalej. Więc przyjmij to po prostu i spróbuj, bo dzisiaj będziesz miał ku temu okazję. Więc podsumowując, Pan Bóg może mówić przez wyobraźnię, może też mówić przez różne zewnętrzne czynniki, na przykład popatrzysz na tą tutaj koleżankę, która ma taką różową koszuleczkę z serduszkami i modlisz się za kogoś i wtedy może w tym być Pan Bóg i może dlatego spojrzałeś, bo masz tej drugiej osobie pokazać takie proste słowa: Jezus Cię kocha. Tak po prostu. Jezus Cię kocha, nie? Że tak, wiecie, wydaje się to nic, nie? Co to jest, że Jezus mnie kocha, nie? Pamiętam, kiedyś byłem w Tesco, szedłem po zamrażarkach, w sensie po tym, co mleko i tak dalej i spotkałem tam koleżankę i tak przywitałem się z nią i powiedziałem mi tak: Jezus czeka na Ciebie. I poszedłem. Wiecie, dla mnie to było w ogóle, ona była ze swoim chłopakiem i ja mówię: co ja w ogóle powiedziałem? Ja nie wiem, o co chodzi, nie? I się okazało, że ona na drugi dzień chciała popełnić samobójstwo. Na szczęście dobrze zinterpretowała moje słowa. Bo można było źle też, ale dobrze zinterpretowała te słowa i jej chłopak też dobrze to zinterpretował. Choć on był urodzonym ateistą, to kiedy ona mu to powiedziała, że jak on wyjdzie z domu, to ona targnie się na swoje życie, klęczeli w kuchni. I wtedy on, ateista, stwierdził, że to może się pomódlę. I tak pamiętając, jak mógł, zasłyszane Ojcze Nasz, zaczął odmawiać Ojcze Nasz. I słuchajcie, Duch Święty tak mocno przyszedł, że ona to wszystko, co miała, te chęci, te zamiary, to wszystko odeszło. Została napełniona miłością Boga. Zobaczyła, że On ją kocha i On chce, żeby żyła. I wiecie, było tu kilka jeszcze innych akcji wcześniej, na przykład on na dworcu w Warszawie podszedł do niego jakiś świr, który mu głosił Ewangelię, modlił się za niego, a on nie wiedząc co odpowiedzieć, po prostu mu pozwolił na to. Więc były różne, wiecie, akcje, ale to wszystko skończyło się tym, że przez jego modlitwę nieudolną Bóg się przyznał. Bóg przyszedł do swoich dzieci, bo je kocha. I uratował jej życie, tej dziewczynie. I taką ziarenkiem w tym wszystkim było to moje: Jezus na Ciebie czeka. I on też tak stanął, kurde, facet na środku Tesco, powiedział typiarze: Jezus na Ciebie czeka. W ogóle o co chodzi, nie? No ale tak z Bogiem jest, że to są ziarenka takie, malutkie, ale On działa.
Więc przez takie zewnętrzne czynniki różne też Pan Bóg może działać. Może też działać, mówić do Ciebie przez jakieś wrażenie. Mieliście kiedyś coś takiego, że mam wrażenie na przykład, żeby gdzieś nie iść. Albo żeby gdzieś iść. Albo żeby jechać autobusem zamiast tramwajem, albo coś tam, nie? I wtedy kogoś spotykasz, coś tam. Wrażenie. Pamiętam, jak byłem na jednej modlitwie i nagle miałem takie wrażenie, że jest tutaj mój kolega, nie widziałem go wcześniej, ale że on strasznie potrzebuje tego, żeby do niego podejść i go przytulić. I powiedzieć mu, że to jest przytulenie od Boga. Wiecie, on zamknięte oczy, modli się, ja podchodzę i tak go na partyzance. Mówiłem wam, że dużo historii jest przytulania chłopaków, nie? No ale podszedłem do niego, przytuliłem go tak, nie? On tak otworzył oczy, taki zaszokowany, patrzy na mnie. Ja mówię, to jest przytulas od Jezusa, nie? A on, wiesz co, całe życie, cały dzień, nie, tak, nie aż tak hardcore, ale cały dzień myślę o tym, że chciałbym, żeby ktoś mnie przytulił. I dobrze, że to był Jezus. Więc wiecie, takie małe rzeczy niby, nie? Ale one naprawdę mogą dużo zmienić. I też Pan Bóg może mówić do nas przez wspomnienia. Więc jak będziesz się modlił zaraz za kogoś, to może ci się coś przypomnieć. Na przykład miałem taką akcję, że byłem do bierzmowanych w jednym miejscu i to był straszny beton ci bierzmowani. Ale to taki, że kurczę, masakra. Nie dałem rady już przekonać ich po ludzku do niczego. I w którymś momencie, jak tak stałem przed nimi i błagałem ich, żeby przyszli do modlitwy wstawienniczej, żeby doświadczyli tego, że Bóg jest i Bóg działa, to przypomniało mi się coś. Przypomniało mi się, jak widziałem, jak się modliliśmy za dziewczynę, ona miała kilka centymetrów krótszą nogę, jak te nogi się wyrównały, jak się modliliśmy o uzdrowienie. I powiedziałem, że czy jest tu dziewczyna, która ma krótszą jedną nogę od drugiej. I okazało się, że w pierwszej ławce siedziała. Pomodliliśmy się za nią, zobaczyliśmy to samo, jak te nogi się wyrównują. Ona później miała stwierdzone to medycznie, że się wyrównały i ta rehabilitacja, którą musiała robić, już mogła być zakończona. I ona poszła do ławki i powiedziała koleżance. A koleżanka odwróciła się i powiedziała koleżance. Tamta koleżanka odwróciła się i powiedziała koleżance. I tak to, że ona została uzdrowiona, przyszło przez cały kościół. Wiecie, co oni robili? Oni przybiegali do modlitwy. Oni nie przychodzili, tylko przybiegali. I to były, widziałem kilka razy takie akcje, ale w nich tak wzrosła wiara i tak byli otwarci na to, że po prostu pozamiatane. I to wszystko zaczęło się od wspomnienia. Pan przemówił przez to wspomnienie. Wiecie, w ogóle ja myślę, że warto jest robić to, co Bóg mówi do nas, bo dużo mniej musimy się męczyć wtedy. Tak to męczysz się, pracujesz, myślisz, że te twoja praca, twoje wysiłki takie tylko po ludzku, one coś przynoszą, a Pan Bóg On honoruje posłuszeństwo, nie wysiłki. On chce, żebyśmy my byli posłuszni Jemu, żebyśmy byli posłuszni temu, co On mówi. Więc te sposoby, które wam mówiłem, Słowo Boże, na przykład sigla, może ci przyjść do głowy jakiś rozdział Pisma Świętego, na przykład Jana 14 właśnie. Albo możesz po prostu usłyszeć jakieś proste słowo. Pamiętam, jak jeden koleżka taki z wysoko postawionych w Watykanie ludzi w strukturach odnowy wtedy jeszcze mówił, jak pierwszy raz doświadczył tego, że Bóg do niego mówi, to był na jakiejś konferencji, gdzie facet przekonywał ze sceny, że Bóg mówi i żeby się odważyli, żeby powiedzieli to, co usłyszą tej drugiej osobie. I on się modlił za jakąś kobietę i słyszał ciągle jedno słowo. Ogród. 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 Ale on sobie myśli, Boże, co to może zmienić? To jest bez sensu, jakieś słowo ogród. I on mówi tej kobiecie, wiesz co, tak modliłem się za siebie, miałem ciągle jedno słowo w głowie, ale tak nie do końca w ogóle wiem, o co chodzi. No ale powiem ci, nie? Ogród. Ona, słuchajcie, jak to usłyszała, padła na ziemię, zaczęła płakać. No co się okazało? Wstała i mówi, słuchaj, przyszłam tutaj, choć bardzo mi było ciężko tu przyjść, przyszłam tutaj, bo chcę prosić Boga o to, żeby zmienił serce mojego męża. Bo mój mąż dzisiaj do mnie zadzwonił, powiedział, że zmieniamy dom na dom bez ogrodu. A ja kocham ogród, ja nie wyobrażam sobie życia bez ogrodu. A on powiedział, że koniec, kropka, już postanowił. Ja zaczęłam nawet myśleć o rozwodzie. Będzie tak, ogród był ważny, nie? I słuchajcie, jak on powiedział do niej to słowo, jedno proste słowo, ogród, to ona została tak umocniona, że zapomniała już o rozwodzie,
powierzyła się Bogu, który wie. I po roku, jak się spotkali, ona wpadła mu w ramiona i mówi: słuchaj, pamiętasz, jak powiedziałeś mi słowo ogród? Ja wtedy zaufałam Bogu, że On się zajmie tą sprawą. I po kilku tygodniach mój mąż stwierdził, że jednak kupujemy dom z ogrodem. Tak o, nie? Ale to jedno słowo to sprawiło, że ona przestała się bać. Przestała rozważać jakieś ludzkie scenariusze. A poszła za tym, do czego Bóg ją wzywa. Do wierności na przykład mężowi. Pomimo tego, że może być głupi. Więc taki żarcik, wiecie. Jesteśmy gotowi? Wiecie mniej więcej, jak Bóg mówi? Chcecie, żeby On do was powiedział co dzisiaj? Tak czy nie? Chcecie, żeby wami się posłużył, żeby powiedzieć coś drugiemu? To jest bardzo proste, słuchajcie. Tak jak trzylatek mi kiedyś to wytłumaczył. Wiesz, jak się słucha głosu Bożego? Jak się słucha Pana Boga? Trzeba zadać pytania, a potem być bardzo, bardzo cicho. To jest tak proste. Ale bądźmy otwarci na to, że może właśnie w różne sposoby mówić. Może też mówić właśnie tak, jak wam mówiłem, w ciele, nie? My często doświadczamy tego, że On chce uzdrawiać. Doświadczamy tego, że czujemy gdzieś w ciele coś. Jakieś ciepło, jakieś zimno, jakieś coś tam, nie? I to może nam pokazywać właśnie, że Pan Bóg też chce coś robić duchowego poprzez ciało. Na przykład jak modlisz się za kogoś i czujesz coś na ustach, to może tą osobę Pan Bóg do głoszenia zaprasza. A może na rękach. Tutaj mam taką historię z towarzystwa. Jeden taki jest gagatek, co kiedyś jak byliśmy na konferencji, to on czuł straszne ciepło w rękach. Nie? I później jak się modlił o uzdrowienie, to widział, jak Pan Bóg uzdrawia przez niego. Więc są różne sposoby, nie? Ale bądźmy na to otwarci. I teraz jest najlepsza akcja. No, może jeszcze nie, poczekajcie, jeszcze chwilkę. Tylko wam powiem, że mamy to interpretować, słuchajcie, zgodnie ze Słowem Bożym, ale raczej takich dogmatycznych rzeczy Pan Bóg wtedy nie mówi, tylko takie egzystencjalne, takie dla ciebie specjalnie. I ty pewnie nie zrozumiesz nawet, co On powie przez ciebie do tej drugiej osoby, ale powiedz to, zaryzykuj. Bo może to będzie zbudowaniem u tej drugiej osoby. I pamiętajmy o tym, że to nie jest coś w stylu: miałeś kiedyś wypadek? Nie. To byś miał. Znam takich, co tak prorokowali, słuchajcie. Pan Bóg mówi rzeczy dobre. Tak? On mówi rzeczy budujące, pocieszające. To nie jest wróżka, gdzie wróżka potrafi powiedzieć: no, tak jak kiedyś, kurczę, na takich warsztatach, po takich warsztatach, chyba źle to przeprowadziłem, ale do mojej żony podeszła jakaś kobieta i mówi jej tak: no, kochaniutka, 20 lat będziesz miała ciężko w małżeństwie, ale potem będzie dobrze. Więc nie w tym stylu, nie? Tylko z miłością. I ja mam taką zasadę, słuchajcie, że staram się tak ludziom czynić, jak chciałbym sam, żeby mi czynili. Znamy to? To jest z Ewangelii, nie? I tutaj dość drastyczny przykład. Jeżeli wchodzę do publicznej toalety, to nawet jeżeli ona jest w opłakanym stanie, ja ją zostawiam w lepszym stanie. Bo chcę, żeby ta druga, jakby chcę ten krąg nienawiści przerwać. I chcę, żeby ta druga osoba, która przyjdzie po mnie, poczuła się tam jak w domu. Rozumiecie, o co chodzi? I dlatego wam mówię teraz o tym, bo w tym kontekście starannie dobieraj słowa, żeby to, co powiesz, było tak ubrane, jak sam chciałbyś, chciałabyś to usłyszeć. Ok? I teraz tak, najlepsza rzecz. Dobieramy się w trójki z osobami, których kompletnie nie znamy najlepiej. Zgoda? Jedziemy. W trójeczki. Słuchajcie, szybko, bo tam kolacje czy coś tam, kawa poczeka.